Hej, hej, witajcie. Witajcie w 56. odcinku MCI Daily. Odcinek 55 pojawi się w poniedziałek jako finał. Trochę nie po kolei, ale lecimy z waszymi przedmiotami. Dobra, dzisiaj pojawi się trochę wiele dziwnych przedmiotów i bomb tak naprawdę. Pan Super TR, Bedrock, piekielnie drogi, crafting 1G, zniszczalność ma swoją cenę. Tak, dodałem ten przedmiot ze względu na to, że crafting jest naprawdę, naprawdę bardzo drogi i żeby taki blok skraftować, trzeba się naprawdę natrudzić. Efina, berło sadidy. Berło może przyspieszać wzrost roślin, zwierząt oraz jest w stanie rozmnażać zwierzęta, gdy na nie klikniemy. Posiada 450 użyć. No, czyli koniec z nasionami, z sianem i tak dalej, i tak dalej. Ze zbożem. X Marcinos Beach, zarzucony na dowolnego moba, zabiera mu 2 serca oraz odrzuca 3 kratki dalej. Beach ma 200 użyć, można go odnowić kowadle za pomocą nici. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. BH64 Bloody Machete. Nowy rodzaj broni zamiast barwnika możemy dodać do craftingu mikstury i dodać do miecza dowolny efekt. Może wydropić z wieśniaków, z wioski. Wytrzymałość i damage taki sam co żelazny miecz. Podoba mi się, że możemy nałożyć dowolny efekt, nawet nie wiem, pewnie uzdrowienia. Czemu nie? Jejska bluza z kapturem. Kaptur można ubrać lub opuścić. Kolor zależny jest od koloru barwnika. Dzięki kieszeniom mamy dodatkowe 4 sloty w pasku szybkiego wybierania. O, 4 sloty dodatkowe, bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że można zabarwić na dowolny kolor. Można się odróżniać. Dante Craft 97, bomba hukowa. Odwraca uwagę mobów, jeśli te cię nie widzą. Po wybuchu wszystkie endermany w promieniu 50 kratek uciekają i już nie wracają. Po wybuchu wszystkie endermany, moby, które nie widzą. Zastanawiam się nad tym zdaniem. Ale to uciekające endermany, bardzo fajny pomysł. Ma RS Hook, bomba dźwiękowa. Bomba, która po zderzeniu z ziemią albo wrogiem ogłusza i daje efekt blindness na 15 sekund. Bomba ma zasięg 20 kratek. Czyli kompletnie nie rani przeciwnika, jednak go ogłusza. Bardzo fajny pomysł. Adam 3101-2002, zwykła bomba rzucona, ma zasięg śnieżki, wybucha z siłą 1/3 TNT. Fajne, bo tym bardziej, że możemy to włożyć do dispensera zapewne i może strzelać takimi bombkami. Czemu nie? Czemu nie? Super. Dobra. Fredjok de Memer, bomba masywna. Bombę detonujemy na czerwony proszek. Bomba może dawać efekt fajerwerków. Jest to zależne od gwiazdy pirotechnicznej. Wybucha z siłą 2 TNT. Czyli całkiem niezła bombka. Dobra, słuchajcie, w takim razie jutro pojawi się Minecraft Discovery, tak jak co sobotę. Oraz pojawi się jeszcze odcinek z Rollercoaster World. I postaram się jeszcze coś wam tutaj wstawić. Mam nadzieję, że mi się uda. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!